Kowalski tutaj zaangażował się w pracę przy parafii, szczególnie wtedy, kiedy była budowa tych domów tutaj, czy to parafialnego, czy domu dla sióstr, to on w ten czas poświęcił cały wolny dzień i tutaj przychodził i jak gdyby czuwał nad tą budową tutaj, a więc nad tymi robotnikami. Zawsze rano przychodził, zawsze dawał wszystkie te narzędzia, które potrzebne były. No i później dbał o to, żeby to było ta praca wykonywana w miarę możliwości tak, jak to było przewidziane w tych planach. A później zawsze starał się wieczorem odbierać od nich te narzędzia. No, był całkowicie zaangażowany w tę pracę tutaj, jeśli chodzi o budowę tych domów przy parafii, które były wtedy budowane. Jako wtedy najwięcej poznałem, no jeśli chodzi o jego życie, to ja tam dokładnie tyle, co czasami wspominał tutaj o swojej pracy w gminie w ten czas, jak była budowa, wprowadzono prąd, no to on ten czas sam zaangażowany tutaj, sam jak opowiadał, kopał dołki, żeby wstawiać te słupy, które były potrzebne do przeprowadzenia tego. Był zaangażowany całkowicie tutaj, chociaż ludzie mu w ten czas nie bardzo pomagali. No jeśli chodzi o partyzantkę, to wspominał tylko o tym, że... Ale ja tak specjalnie na ten temat z nim wiele nie rozmawiałem, tylko że podczas tych różnych rozmów to wspominał o swoich przeżyciach w partyzantce, w którym przebywał. Jak to walczył podczas wojny tutaj, tak. No, najwięcej znany był z tego umiłowania tej muzyki tutaj.